Cześć, to Ossi z kości, szybka wrzutka. Dzisiaj gramy sobie w Zombie Teens Evolucja, czyli następcę Teen Zombies od wydawnictwa Fog Games, czyli świetnej gry kooperacyjnej, no nie tylko dla najmłodszych, w której tu mamy system tak zwany Legacy, czyli będziemy mieli koperty, które za wykonanie, za granie będziemy mogli otwierać. One będą nam rozwijały tą grę, dodawały jakieś rzeczy, jakieś inne modyfikowały, przez co cały czas gra się będzie rozwijać. Jeśli gra się w Zombie Kids, no to dobrze wiecie, czym będzie Zombie Teens. Jest to po prostu więcej, lepiej poprzedniej gry. O co chodzi? Tym razem przedtem broniliśmy szkołę przed falami zombiaków. Tym razem mamy już miasto, mamy nastolatków. Szkoła, która przedtem była całą naszą planszą, teraz znajduje się tutaj po środku. Przez te bramy przedtem właśnie zombiaki się wbijały, a teraz my próbujemy przetrwać w mieście, które jest już opanowane przez zombiaki. Zombiaki te będą wychodzić tu z kanałów i podobnie będziemy mieli karty jak w poprzedniej części. Tylko że tu oprócz tego, że te zombiaki będziemy musieli powstrzymywać, to będziemy też musieli zdobyć skrzynki ze sprzętem, który pomoże nam przetrwać. Będziemy zawsze mieli dwie akcje. Będziemy mogli wykonać ruch i na przykład atak, albo będziemy mogli wejść do pomieszczenia i taką skrzynkę przekazać. Nie możemy jej wziąć ze sobą, nie możemy się z nią poruszać, ale jeśli jest obok inny gracz, to możemy mu tą skrzynkę przerzucić. Tak samo jeśli ten gracz wejdzie tutaj, to może tą skrzynkę odebrać. No i przekazać kolejnemu graczowi, który jest w szkole. Tak, żeby zebrać cztery skrzynki, wtedy zwyciężymy. No oczywiście wydaje się to banalnie proste, a wcale takie nie jest, bo zombiaki będą się poruszać ze studzienek do odpowiednich miejsc. I na przykład tak, różowy zombiak, jeśli wejdzie do burgerowni, to zostanie ona opanowana przez zombiaki, które nie wiedzieć czemu przynoszą sobie trampolinę do środka. A to oznacza, że jeśli po raz kolejny różowy zombiak nam wyjdzie, albo ten, który jest tutaj, będzie miał się poruszyć, a nie zostanie zniszczony, to odbija się od trampoliny i od razu trafia do kolejnego pomieszczenia, które znowuż zostaje opanowane przez zombiaki. A wtedy już nie dosyć, że ten różowy przy ruchu przeskoczy do kolejnego domku, to jeśli dojdzie tam niebieski, to także przeskoczy. A jak łatwo się domyśleć, kiedy wszystkie cztery miejsca w mieście zostaną opanowane. Niestety przegraliśmy gierkę. Rozgrywka na początku trochę powtarzalna, ale szybko odblokowujemy kolejne koperty, kolejne akcje, przez co gra się cały czas rozwija. Świetną sprawą, tak jak poprzednio, jest instrukcja, gdzie mamy cały dziennik naszych przygód. Będziemy dostawać za misje, które przeszliśmy, naklejki, a także za dodatkowe zadania, takie puchary. Za każdym razem, gdy trafiamy na kopertę, otwieramy kopertę z odpowiednim numerem. Mamy też takie fajne osiągnięcia, które też będziemy dostawać. No, nie będę wam otwierał, bo tam już trochę mamy. Dostawać za cały komplet jakiegoś zadania. I tak samo, nie wiem, czy uda mi się, o tu tak, o, nie patrzcie, nie patrzcie. Mamy fajnie przedstawioną całą historię w ramach komiksu. No i w kolejnych kopertach znajdują się też między innymi naklejki, które nam cały czas tą historię pokazują i poszerzają o nowe wątki. Jeśli graliście w Zombie Kids, to Teen Zombies jest dla was pozycja obowiązkowa. Jeśli nie graliście, to jest to dla was też pozycja obowiązkowa, bo ta gra jest naprawdę bardzo dobra. I mimo tego, że jest dla dzieciaków, to jeśli skupicie się na wykonywaniu tych konkretnych zadań, to naprawdę jest tu co robić, jest tu co kombinować, także świetnie się też będzie bawił przy tym dorosły. Także Zombie Teens oczywiście polecamy. Dzięki za uwagę i do kolejnego filmiku. Cześć.